Panie trenerze, szczególnie w okresie przygotowawczym poczułem się pewniej przede wszystkim. Nieźle wyglądałem w okresie. Później na początku zagrałem niezły mecz z Zagłębiem. Później delikatnie przystopowałem, ale wróciłem mocniejszy. Wszedłem, strzeliłem bramkę, dałem asystę. Czułem się coraz pewniej w zespole. I myślę, że idę do kierunku. Dostałem trochę więcej szans, dostałem też szansę od początku gry. Myślę, że pokazałem się nie najgorzej. Mam nadzieję, że tych szans będzie coraz więcej. Zawodnikiem pierwszego zespołu czułem się wcześniej, ale teraz bardziej mogę to pokazywać na boisku. Piotr pokazał w tych meczach, w których grał, że ma potencjał, jeszcze dużo przed nim pracy, żeby stać się na dłużej podstawowym zawodnikiem w ekstraklasie, ale widząc zaangażowanie, widząc zmianę u Piotra, jeśli chodzi o jego podejście, jego pracę na treningu i pracę indywidualną, zdecydowaliśmy się zaproponować Piotrowi kontrakt, który jest do końca do sezonu 23-24 z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Liczymy na Piotra. Uważam, że to jest dla niego teraz bardzo ważny czas. Mam nadzieję, że go wykorzysta, bo wszyscy uważamy, że ma bardzo duży potencjał, dość młody wiek jeszcze i może ten czas wykorzystać jak najlepiej. No na pewno mam na swojej pozycji niełatwych rywali, ale dla mnie to jest na plus, ponieważ mogę z nimi rywalizować, podglądać ich na treningach i też mogę się rozwijać. Też tak jest, że w jakim klubie bym nie był, często środek jest bardzo mocno obsadzony, bo jest to jedna z najważniejszych formacji na boisku. Tylko myślę, że muszę robić swoje, pracować i starać się, żeby móc z nimi rywalizować, czy też występować razem. Czuję tą zmianę, byłem na dwóch wypożyczeniach, poczułem tą jeszcze bardziej tą seniorską szatnię, seniorskie granie poprzez okres przygotowawczy, później przez dużą ilość minut w jesiennej rundzie i przez to zacząłem grać bardziej dojrzale, seniorsko. Adrian ma zdecydowanie chyba największy potencjał ze środkowych pomocników w tym w danym roczniku, jest powołany do reprezentacji Polski. Rozwija się harmonijnie, ma dość dużą konkurencję, dlatego tych minut w tej ekstraklasie jeszcze nie ma za dużo, ale sądzę, że ta runda i nadchodzące sezony to będzie czas Adriana. Jest nastawiony na ciężką pracę, na samorozwój i już na obozie teraz w Turcji prezentował się na tyle dobrze, że wiosną powinniśmy go obserwować dużo częściej na boisku. Uważam, że w przyszłości może stanowić taki bardzo silny punkt naszej drugiej linii. Ja muszę cały czas robić swoje, nie tylko na obozie. Muszę w każdym treningu dobrze się pokazywać, w każdym meczu i myślę, że wtedy na pewno minut będzie wystarczająco.